Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Zdolny. Nie wygląda na swoje lata. Napędza go pasja i kawa. Jeden tekst jego piosenki to podobno jedna kawa. Tak wyliczono. On sam zresztą tak powiedział. Na scenie potrafi zagrać na 6 instrumentach. Nie wiem czy naraz, ale robi to wrażenie. Jak mu idzie gra na 7 instrumencie, czyli tak zwanym życiu, zaraz się dowiemy. Wiem, co będzie, gdy zadam mu pytanie nieodpowiednie, bo kolega lubi tak zwane boksy. Moim gościem jest Krzysztof Zalewski. Cześć. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć. Czy ta ksywa twoja, czyli pseudonim Zalew, on cały czas funkcjonuje, czy to jest... Wśród znajomych funkcjonuje. Nie ma tego, tak? Od nazwiska jakby od dzieciństwa, więc ludzie nadal tak do mnie mawiają czasem. Bo tak pomyślałem sobie, czy nie można było oryginalnie, bo wiesz, na przykład ja bym był jako Majewski, to bym był Majew, prawda? Majew. Mhm. Jakbyśmy duet założyli, to Majew Zalew. I Zalew. No ale... Majew to już takie konotacje ma rosyjskie jakieś, nie? Trocki Majew, słynny układ Sikorski Majew. Tak, albo w ogóle Zalew Majew też dobry jakiś taki duet, tylko bardziej jazzowy wtedy jakiś. Tak byłby. Słuchaj, bo chciałem się spytać, co otworzyła ci pani Gruszka? Pani Gruszka otworzyła mi czakram śpiewu. Pani Gruszka była to nauczycielka z podstawówki mojej w szkole muzycznej. I ona oprócz tego, że nauczyła mnie w sekundę koła kwintowego, więc... Koło kwintowe od razu wyjaśnij. Tak, no jest to zbiór po kolei tonacji, jakie występują w przyrodzie, w naszej europejskiej tradycji muzycznej. No i na przykład wiadomo, że gamma G-dur ma tylko jeden znak, krzyżyk fis. I tego mnie nauczyła pani Gruszka, no, że na przykład gamma S-dur ma B, S, As, Des. To brzmi jak troszeczkę jakieś takie te suplementy, wiesz. Suple. Ale te są bez, nie pozostawiają skutków ubocznych. Natomiast przede wszystkim pani Gruszka była szefową chóru w szkole muzycznej, takiego nieobowiązkowego, ponieważ trzeba było chodzić na obowiązkowy chór i to była straszna męka. Więc tak trochę z ciekawości poszedłem do pani Gruszki, bo kiedy tam się człowiek zapisał, to nie musiał chodzić na ten obowiązkowy i nagle okazało się, że... Czyli zaraz, chodzeniem obowiązkowo na nieobowiązkowy wypisywałeś się z obowiązkowego. Tak. I okazało się, że zamiast tam siedzieć i śpiewać te nudy różne, pani Gruszka miała świetne pomysły, na przykład uczyła nas jakiejś pieśni ludowej, jakiejkolwiek. Serduszka dwa albo... Kukułeczka kuka typu bardziej. Po czym sterowała nami jak magnetofonem na baterię i na przykład przewijała nas w jedną stronę, w drugą, albo mówiła, że teraz mamy wyładowane baterie i coraz wolniej śpiewamy. Podchodziła do tego z takim otwartym umysłem. Ale w ogóle chór to nie jest takie miejsce dla indywidualisty, prawda? Bo to jednak trzeba być, prawda, pod dyktando, dużo głosów, trzymać się w peletonie cały czas. Czyli nikt nie może być pierwszy, tylko wszyscy razem na mecie. No tak, ale co jakiś czas ktoś tam dostawał jakąś solówkę, mi chyba nie przypadł ten zaszczyt nigdy w udziale. Natomiast sam fakt, że podchodziła do śpiewu zupełnie inaczej, widać było w niej taką pasję, radość, to zarażało, więc kiedy tam po, nie wiem, dwóch sezonach nagle kiedyś mi powiedziała, że o, tak słyszę, że głos ci się otworzył, to dla mnie był to największy komplement w życiu moim, tak powiem, muzycznym. A słuchaj, ale też miałeś w młodości taki czas tak zwany rajtuzowy. Mm. A, no bardzo długo, to do takiej bardzo późnej młodości. Może to ze względu na to, że jestem, że tak powiem, ze wschodu. Z Lublina pochodzę i jakoś tam te rajtuzy dobrze się trzymają. Nie wiem, może to kwestia pogody jest, tam są cięższe zimy i trzeba nosić rajtuzy. Ale słuchaj, nie, to wiesz co, ja z Polski Centralnej, ale rajty też miałem. Tak? Tak zwane, czekaj, bo rajtuzy to mówię o okresie heavy metalowym, no tak, prawda? Tak, Iron Maiden, tak, no oczywiście. A skąd te rajtuzy właśnie, to jest, bo co, bo oni mieli takie stroje, tak, rajtuzowe. Na przykład pamiętam zespół Vader miał takie też rajty. W rajtkach? No to może dlatego, że oni też ze wschodu nie załapali się na zmianę mody, może, że to trzeba teraz jakieś takie szersze spodnie i tam metalem się okuć. Nie, wydaje mi się, że moje zamiłowanie do muzyki rajtuzowej i rycerskiej, tych patatajek wszystkich, heavy metalu, wiązało się z tym, że ja miałem jakiś deficyt hormonalny i bardzo późno zacząłem rosnąć. Kiedy szedłem do liceum, miałem 1,53 m. No teraz też nie jestem gigantem, mam 1,76 m, no ale już wyglądam, że tak powiem, jak taki w miarę regularny człowiek. Natomiast byłem bardzo długo niski i taki dosyć nieduży, zabiedzony. Chciałeś nadrobić tą grozą metalową, że te potwory, te skórzane kurtki, które dodawały trochę w barkach i tak dalej. A powiedz, a teraz się śmiesz trochę z tego, jak na przykład widzisz, wiesz, że przyjeżdża Iron Maiden i wypuszczają tego swojego Ediego, tak? Bo on się Eddie nazywa, Eddie, tak? No, ten potworek. Znaczy, wiesz, ja po cichu mogę się śmiać, natomiast jeżeli ktoś zaśmieje się w mojej obecności, to jakby możesz skoczyć do gardła. Tak, ja nie wiem, skąd to się bierze, bo ja już dawno
nie, jakoś nie jara mnie ta muzyka już od dawna, natomiast to jest tak głęboko we mnie jakoś tak zaimplantowane. No wiesz, super, taką krótką anegdotę ci powiem. Kiedyś grałem w zespole Kasi Nosowskiej na wibrafonie i po koncercie okazało się, że śpimy w tym samym hotelu, co zespół, to było w Gdyni chyba, to zespół Stomp. Zespół Stomp to jest taki zespół... Ja wiem, perkusyjny. Perkusyjny, oni grają. Wiesz, że ja zasnąłem na ich koncercie? Poważnie? Tak. Po prostu za dużo jednego rytmu, wiesz? Mimo, że był huk, zasnąłem. O proszę. Nie, to ja na stańce zasnąłem dwa razy, ale to dlatego, że miał tak aksamitny dźwięk na trąbce, że... A stary go powiedział, zejdź ze mnie, dlaczego śpisz na mnie? Dobra, mów. W każdym razie okazało się, że ci ludzie z zespołu Stomp śpią w tym samym hotelu, więc sprokurowaliśmy wspólną imprezę. No i wsiadamy do jednej windy. I okazuje się, że tak, no jest dziewczyna z Gibraltaru, jest chłopak z Manchesteru, jest ktoś tam z Afryki, ktoś z Australii, ktoś z Londynu, ktoś z Ameryki, z całego świata ludzie. I ja nie wiedzieć czemu jechaliśmy windą i zacząłem recytować fragment Apokalipsy Świętego Jana, który rozpoczyna piosenkę Number of the Beast. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath. I nagle, Iron Maiden. Iron Maiden, tak. I nagle jeden chłop w dreadach, czarny, i jeden chłop zupełnie bladziuni, taki rudy z Manchesteru, stają na baczność i zaczynają recytować ze mną. I potem na imprezie ten w dreadach puszczał Boba Marleya, ten rudy puszczał Oasis, ale w tym momencie okazało się, że no dzieciństwo nasze miało wspólny jakiś element i po prostu mamy to w rytm. Iron Maiden, Eddie. Jesteśmy wszyscy jesteśmy jego dziećmi. Słuchaj, ilu było potworów w Loch Ness? Wszyscy jesteśmy potworami. Cóż, ja wiem. A ile było potworów w jeziorze Loch Ness? No podobno był jeden, ale nikt go nie ucapił dotychczas. Pytanie, czy sami przystojniacy, wiesz? No to jest kwestia gustu, jak to mówią, każda potwora znajdzie swego amatora. Czyli rozumiem, okej, okay, dobrze, odpowiedź taka, wiesz, no właśnie. Słuchaj, bo chciałem się spytać o ten wibrafon, bo powiedziałeś o wibrafonie. Bo w ogóle obsługujesz bardzo dużo instrumentów, to wszyscy o tym mówią i widać, grasz, prawda, bywa, że naraz sześć, prawda, ale sobie, wibrafon to jest bardzo dziwny instrument, prawda, jego brzmienie mnie przeraża. Mhm. Za każdym razem, jak chodziłem na przykład na Jazz Jamboree, widziałem, że w tle stoi wibrafon, nie wchodziłem na koncert. Mm-hmm. Bałem się brzmienia tego instrumentu. To trochę jak w Monty Pythonie. On ma tak jakieś jelitowe brzmienie, takie, coś takiego jakby... Nie no, sztabki metalowe, które robią... Ale to może ty z jakimś innym instrumentem go mylisz, z jakimś didgeridoo albo... Nie. Kobzą na przykład. Bo po prostu za PRL-u, jelitowe, słuchaj... To kobza chyba. Wiesz co, było za PRL-u, pod wszystkie jakieś takie filmiki edukacyjne, telewizje edukacyjne, puszczali free jazz. Tak. I za każdym razem były dźwięki wibrafona. I to jest też z kolei moja trauma dzieciństwa. No tak. Planula dojrzałość płciową osiąga jesienią. Tego typu montaż, faktycznie. Tak. Nie no, to się, ja byłem w klasie perkusji po prostu w szkole muzycznej, więc te wszystkie perkusyjne instrumenta, które stały tam, musiałem jakoś w miarę obsługiwać, stąd też tam werbel, kotu. No ale to wiesz, ale to jest coś takiego, że jedna cholera, jak na przykład, wiesz, czy twój zespół, czy ludzie, z którymi po prostu grasz, to oni po prostu zawsze wiedzą i tak, że na każdym instrumencie możesz sam zagrać dobrze, więc jak ci... Jak no jesteś w stanie dobrać skład. Ja mogę zagrać dobrze, ale dobieram tak, żeby oni mogli zagrać lepiej. Więc... Jeszcze lepiej. Tak. Słuchaj, chciałem się cofnąć i zacząć, bo powiedz mi, jak idzie 18-latek do idola, to jest gorzej, czy lepiej jakby na przykład poszedł 30-latek? No nie, jakby poszedł 30-latek, to bym powiedział, że jest chyba niespełna zdrów na umyśle. No. Będąc 18-letnim pacholęciem, to można jeszcze wierzyć w takie naiwne rzeczy, jak magia telewizji i te wszystkie... montaże. No, jeżeli 30-latek idzie do idola, to ja już bym mu nie ufał za bardzo. Myślałbym sobie, że w tym jest jakaś kalkulacja. Jakiś infantylny jest albo infantylny. Że jest infantylny, albo że jakoś kalkuluje i że to już jest jakiś taki koniunkturalizm w jego przypadku. No. Ale ja szedłem z demem nagranym za własne pieniądze właśnie rajtuzowego zespołu mojego i myślałem, że jak ci jurorzy usłyszą, to padną na kolana. Bo chciałeś taki manifest rocka, jak sam powiedziałeś, tak, tak no, ogłosić. Taki miałem wtedy przelot. Myślałem, że jak ci jurorzy usłyszą, to padną na kolana, wszystkie pieniądze z banku swoje wyciągną i zasponsorują mi karierę światową. A powiedz mi, co robi zwycięstwo w takim programie w głowie młodego chłopaka? No troszkę robi kuku, troszkę wydaje mi się, ja starałem się bardzo, żeby mi sodowa nie uderzyła do głowy. Szczęśliwie miałem ludzi, którzy powtarzali mi prawdę, że no fajnie, ale śpiewać to ty nie umiesz. Więc wiedziałem, że muszę pracować nad warsztatem, no, a z drugiej strony...
A co mówisz, że śpiewać nie umiesz, tak? No nie, no ja nie umiałem śpiewać, tak krzyczałem trochę jak pijany marynarz wtedy, no ale, ale wiesz, nadrabiałem miłością do muzyki, która zawsze była u mnie prawdziwa. Natomiast no, jak cię pokazują długo w telewizji, to wiąże się to później z jakimś takim dziwnym zachwytem, nie wiem, grup, które idą na wycieczkę z przedszkolem albo pań w sklepie, więc... A można to polubić? Wtedy to lubiłeś? Czy miałeś taki moment zachłyśnięcia się tym, czy... Wiesz co, no to w jakimś stopniu na pewno było miłe, no nie będę oszukiwał, z komplementów, nawet bzdurnych, strasznie się przyjemnie słucha, jak śpiewał Wiesław Michnikowski kiedyś. Natomiast no szczęśliwie nie udało mi się i musiałem spaść z wysoka na twarz i siedzieć później przez dekadę prawie w studio nagrań i grać z różnymi wykonawcami jako muzyk sesyjny i uczyć się warsztatu. Ale powiedz mi, bo to jest śmieszne, że przychodzisz, wygrywasz, a potem uczysz się śpiewać. Wiesz o co chodzi? Tak. To jest ciekawe, jakby odgląda kisa. Tak. Ale jakby powiedz mi, przez te 10 lat, ten czas, bo miałeś jakąś taką po prostu zadrę w sobie, czy że coś, otworzyłeś jakiś rozdział, nagle go nie ma, czy to nie? Czy po prostu się koncentrowałeś w ogóle na innych rzeczach? No na pewno, wiesz, kiedy próbujesz i piszesz piosenki do szuflady, a wiesz, że nie będziesz w stanie zapełnić klubu dla 30 osób, a przed chwilą, wiesz, oglądało cię 6 milionów ludzi, no to jest pewien taki dysonans i no trzeba było to dźwignąć, po prostu wziąć na klatę i przejść do przodu. Nie, fajnie o tym mówisz, bo tak, wiesz, bardzo gdzieś tam świadomie. Też często opowiadasz o tak zwanym okresie imprezowym w swoim życiu, że masz taki za sobą... Mówiłem o tym? Widzisz, to nie pamiętam, musiałem imprezować. Aż tak był imprezowy, że aż nie pamiętasz. Ja to lubię tego posłuchać, bo ja zawsze byłem taki grzeczny i harcerz, także wiesz, no. O. A nie wiem, czy wiesz, że było pytanie jedno, bo napisałem, że będziesz moim gościem i chłopak zadał pytanie, czy byłeś harcerzem? Nie byłem. Śmiałeś się z harcerzy pewnie. Nie, w ogóle nie spotkałem w życiu chyba żadnego harcerza, no, poza tobą dzisiaj. No właśnie. Jakoś nie było w jak mojej to spotkanie okolicy harcerza. Dobrze tak masz? No dobrze, bardzo taki ładny sweterek. Nie, że grzecznie od razu, grzecznie, prawda? Grzecznie, tak. Ładnie ubrany, słuchaj, i po latach tej ciszy, prawda, i tego spokoju, teraz nie ciszy, no bo w sumie grzmiałeś za to, że grałeś i coś robiłeś, nagle płyta i od razu złoto tak zwane. No nie, najpierw nie, był Zenit. Wcześniej, tak, oczywiście. I wtedy z kolei, jak to jest, jak nagle się odwraca tak zwana, nazwijmy to po prostu... Karta. Karta. Czy to znowu nie jest tak, że podejrzewasz, że to jest jakiś taki, wiesz, jakiś chichot, żart, albo znowu, że może, wiesz, że idol, a potem znowu cisza? Wiesz co, nie, no tym razem jest trochę inaczej, bo... Ale wtedy jak to się zadziało? Wiesz, znowu kolejny taki, no, wiesz... No, to też nie zadziało się z dnia na dzień, tylko najpierw po 8 latach dokładania tam piosenek i dogrywania kolejnych śladów udało mi się w końcu wydać płytę Zelig. I też ku mojemu zupełnemu zdziwieniu świat nie klęknął i nie wręczyli mi od razu Grammy, Emmy, Tommy i tych wszystkich statuetek. Natomiast wydarzyła się rzecz bardzo dla mnie istotna, czyli znowu mogłem zacząć grać koncerty. Już nie jako muzyk sesyjny. Czyli to jakby najważniejsze, że wróciłeś trochę na tory. Wróciłem na tory, wróciłem na scenę. No i trzeba było przejechać Polskę wzdłuż i wszerz 5 razy. I przypomnieć ludziom, że jest ktoś taki. Okazało się, że ludzie przychodzą coraz liczniej na nasze koncerty, no ale to była powiedzmy publiczność na poziomie 200-300 osób, a później wydałem płytę Złoto. No i nagle się okazało, że wyprzedajemy duże kluby i to był ten moment taki, kiedy... I dobra, co podjeżdżasz, patrzysz, wszystko sprzedane, nie ma biletów. Tak, no i to był ten moment... I to jeszcze nie tak, że rodzina i statyści, prawda? No nie, tylko naprawdę. Nie mam, tak, aż tyle nie mam rodziny i statystów znajomych. No to był taki bardzo wzruszający dla mnie moment, kiedy udało się po raz pierwszy wyprzedać... Miałeś łzy w oczach kiedyś na scenie? Zdarzyło mi się, tak. Zdarzyło mi się, natomiast raczej to działa w drugą stronę, że ja raczej się wściekam, że tam to cis tak nie do końca było dośpiewane i wychodzę, potem miotam się w garderobie. Czyli jesteś perfekcjonistą, tak? Tak, a potem się okazuje na przykład, że przychodzi ktoś po koncercie i mówi, że właśnie w tej piosence on miał łzy w oczach, jak to cis nie docisnąłem, więc to jest takie subiektywne odczucie koncertu. Natomiast pierwszy raz, jak się udało wyprzedać Stodołę, i do której chodziłem wiele lat na różne zespoły, więc takie to, też to, to samo, która spłonęła Niemenowi. Niemenowi, tak. Tak. To samo odbudowali, no i tak dalej. No to było bardzo wzruszające doświadczenie, że wychodzisz i masz... Który moment na koncercie najbardziej lubisz? Kiedy udaje mi się zrobić chór, wracamy znowu do pani Gruszki z publiczności i pod moje dyktando śpiewają i zostawiam ich samych, nagle i cała sala grzmi. No i to jest właśnie, to jest ten moment, którego ci zazdroszczę najbardziej, wiesz, to jest, bo myślę sobie, że nie ma nic cudowniejszego w karierze gościa, wiesz, no...
performera na scenie, jak widzi taki moment? Wiesz? No myślę, że mógłbyś spokojnie spróbować, jakby, wiesz, szybko byś łuknął ale jakiś co, tekst. Ale co, ja wychodzę, jakieś teksty żartów i oni dokrzykują puentę. Na przykład, no, żeby się rymowało i było rytmiczne i myślę, że na luzie. Tak, słuchaj, ale u ciebie to jest kwestia integralna, bo komponowanie, muzyka, teksty też mówisz, że pisanie Friday, powiedziałeś, że jeden tekst to jest jedna kawa, to prawda? Ja tak powiedziałem? Tak, tak. Ja to chyba jedna tona kawy, nie, to gdyby tak było, to dzisiaj już bym napisał dwa teksty, nie. Czyli to jest proces, to nie jest tak, proces, że to ci wychodzi spod palca, tak? Nie, to jest, znaczy zdarza się, że faktycznie nagle siadam i ten tekst jest, natomiast zazwyczaj jest to bolesny dosyć proces. W sensie najpierw chodzę przez tydzień, dwa, trzy, czasami miesiąc, czasami dwa lata pisałem jeden tekst. Dwa lata pisałeś jeden tekst? No to tak, powiedz, który, bo to chyba musi być jakiś najtrudniejszy. Polsko? Nie, miłość pisałem dwa lata. A, okej. Okay. Zmieniałem go, przerabiałem w tej i we w ten. Wysiłeś ten tytuł Miłość i potem się zastanawiałeś, co jeszcze do tego tytułu. Co jeszcze do tego tytułu i po dwóch latach może Miłość. Tak, Miłość, dokładnie. Co najbardziej tak, co się rymuje z mnie? Może mnie. On kocha ją, nie mnie, ty nie wiesz jak to rani mnie. No i moment, i mamy jakby rym bardzo dokładny. Ja się męczę w sobie, męczę, w końcu siadam i zazwyczaj ten tekst już wychodzi. Czyli to nie jest tak, że to jest jedna kawa, to jest tego więcej, tak? Więcej tej kawy, tak. To jednak tam sprawdzałeś ciśnienie? Wolę nie sprawdzać. Kurczę, wiesz, ja będzie taki moment. Dobrze, ale to na razie wolę nie ten czas. Choleryk jakby z natury, więc jeszcze plus 16 kaw dziennie, to jest jakby duże prawdopodobieństwo, że ciśnienie jest wysokie. Po wywiadzie sprawdzimy ciśnienie. Krzysztof Zalewski jest moim gościem. Słuchajcie, Radia Z, nie mam pytań. Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z.